Cześć, witajcie w kolejnym zestawie ćwiczeń. Zacznijmy od poprawy pozycji siedzącej. Z pewnością wielu z Was siedzi właśnie w ten sposób, czyli tak bardzo daleko pupa od oparcia, co nie jest dobrą pozycją dla Waszego kręgosłupa. Zadbajmy o pozycję początkową, czyli troszeczkę pupę do tyłu dajmy, wyprostujmy się tak, aby plecy nie były podczas ćwiczeń podparte o oparcie. Pierwsze ćwiczenie, jakie będziemy wykonywali, będzie ćwiczenie na odcinek szyjny. Przed każdym ćwiczeniem będę udzielał krótkiego instruktażu, w jaki sposób powinno być wykonane ćwiczenie, a następnie będziemy je wspólnie wykonywać. Także popatrzcie na mnie, jak wygląda to ćwiczenie poprawnie, a następnie zrobimy je razem. Bierzemy brodę do klatki piersiowej, następnie szuramy brodą przy klatce, ucho do barku, jedziemy szerokim łukiem tyłem, ucho do barku, broda do mostka i jedziemy raz. I takich jest 3 plus 3. Jedziemy raz, hop, broda, brodą, ucho, pyk, ucho, broda, dwa, brodą, ucho do barku, hop, ucho do barku, broda do klatki, trzy. Druga strona. Hop. Raz. Dwa. I jeszcze raz. Trzy. Ok. Teraz kolejne ćwiczenie, troszkę aktywizujące stawy ramienne. Krążenia ramion. Na pewno każdy z Was kiedyś robi takie ćwiczenie, ale zaprezentuję. Pierwsze 3 ruchy łagodne w przód, nie od razu pełny zakres ruchu. Mogą być mniejsze ruchy. Raz, dwa, trzy. Trzy mniejsze w tył. Raz, dwa, trzy. I teraz troszkę jak już temperatury nabrały nasze stawy, możemy 6 razy w przód mocniej, 6 razy w tył też mocniej. Więc idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Starajcie się tak, aby ręka była coraz bliżej ucha. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie spieszcie się. Pięć, sześć. Ok. Teraz pozycja ramion jest taka, aby ramię oraz przedramię oraz dłoń były w jednej linii i mniej więcej na wysokości barku. Czyli złą pozycją jest utrzymanie ręki troszeczkę za nisko, a także za wysoko, mniej więcej w pozycji pośredniej. I teraz wykonujemy ruch w łopatkach, tak? Aby nie wykonywać tego ruchu tylko w nadgarstkach. Pokażę wersję poprawną, w ten sposób jest poprawnie, natomiast w ten sposób jest niepoprawnie. 16 ruchów, zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kolejne ćwiczenie jest to ćwiczenie oddechowe. Pamiętajcie, że oddech jest bardzo ważny. Każdy z nas oddycha, więc dobrze byłoby, abyśmy byli dobrze dotlenieni. Więc jak dobrze wziąć oddech? Należy nosem wprowadzić powietrze do brzucha oraz do klatki piersiowej. Dodatkowo możemy to połączyć z ruchem rąk oraz takim ciekawym zatrzymaniem u góry, który pomoże Was uwolnić troszeczkę od bólu odcinka piersiowego kręgosłupa. Jak to wykonać? Pokażę pierwszy raz, a potem robimy to wspólnie. Więc zaczynamy. Wdech nosem. Wznos rąk do góry. I teraz wyobraźcie sobie, że chcecie coś złapać u góry, jakiś element. I następnie wydech nosem, ręce idą bokiem. To jest raz. I tak mamy do wykonania 5 wdechów. Zaczynajmy. Raz, dwa, trzy, u góry taka pauza i wydech, mamy raz. Raz, dwa, trzy, wydech. Raz, dwa, trzy, wydech. Raz, dwa, trzy, wydech i jeszcze raz. Raz, dwa, trzy,
Wydech. Okej, świetnie. Dobrze nam idzie. Zostało jeszcze fajne takie ćwiczenia, które też będą bardzo pomocne, jeśli chodzi o odcinek piersiowy kręgosłupa. Więc tak, upiemy sobie ręką przeciwstawną nogę. Czyli jeżeli łapię lewą ręką, no to prawe kolano. Następnie rękę prawą, czyli tą wolną, wyciągam przed siebie i teraz prawą ręką staram się daleko sięgnąć za siebie, a wzrok idzie za kciukiem. Jak to wykonać poprawnie? W ten sposób. Jedziemy sobie mocno, pozycji siedzącej, trzymamy to kolano, żeby się nie otwierało w tą stronę, blokujemy kolano i mocno wzrok za kciukiem, łokciem i jedziemy sobie takich 5 ruchów na stronę. Uwaga. Raz, wytrzymujemy chwilę i wracamy. Raz. Hop. Dwa. Trzy. Zauważcie, że trzymam ciągle kolano. Cztery. Pięć. Ok, zmieniamy stronę, czyli analogicznie. Łapiemy prawą ręką lewe kolano, lewa ręka jest przed ciałem i jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Ok. Ostatnie ćwiczenie, także troszkę bardziej aktywne. Waszym zadaniem będzie wstać z krzesła i ponownie na niej siąść. Jak to wykonać? Wykonujemy tak, że angażujemy mocno kończyny dolne, czyli nóżki i starajcie się mocno napiąć mięśnie z przodu uda podczas stawania oraz pośladki. Pokażę pierwszy przykład, jak to wykonać. Czyli mocno napinam nogi, hop, staram się wyprostować mocno kolana i ścisnąć mocno pośladki u góry. Wykonajmy 8 powtórzeń. Zaczynajmy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pamiętajcie o napięciu ud i pośladków. Pięć. Sześć. Siedem. 8. Ok, to już ostatnie ćwiczenie z tego zestawu. Mam nadzieję, że był fajny i podobał się Wam. Czujecie się coraz lepiej, jest poprawa, także trzymam za Was kciuki i dziękuję za dzisiejszy dzień.